Ukraina dostarczyła zboże do Strefy Gazy. Tureccy rolnicy ruszają z masowymi protestami. Ardanowski o szantażowaniu w Prawie i Sprawiedliwości. Rolnik krytykuje ministerstwo za brak działań w temacie trzody chlewnej. Ciekawy raport o problemie głodu w Polsce i dodatkowej pracy rolników. W ramach Światowego Programu Żywnościowego pierwsze 1000 ton zboża z ogarniętej wojną Ukrainy dotarło do potrzebujących w Strefie Gazy, a Norwegia odgrywa kluczową rolę jako największy darczyńca tego programu. Zboże zostało zakupione w ramach inicjatywy Zboże z Ukrainy, która umożliwia ukraińskim rolnikom sprzedaż plonów za granicę pomimo trwających działań wojennych. Jak podkreśla norweska minister do spraw rozwoju, Anne Bitte Christiansen-Tvinnerheim, program ten przynosi same korzyści. Ratowanie życia i jednoczesne wspieranie produkcji żywności ma ogromne znaczenie. Dla ukraińskich rolników kluczowe jest, aby mogli sprzedawać swoje zboże. A dla mieszkańców Gazy każdy kilogram tej żywności ratuje życie, powiedziała minister do spraw rozwoju Norwegii. Minionej nocy do Strefy Gazy dotarło 1000 ton żywności z Ukrainy. Operacja ta została sfinansowana przez Światowy Program Żywnościowy. Zakup zboża został pokryty z funduszy rządu norweskiego, który jest głównym darczyńcą inicjatywy Zboże z Ukrainy. W bieżącym roku Norwegia przeznaczyła na ten cel 100 milionów koron, z czego połowa została przeznaczona na zakup ukraińskiego zboża dla potrzebujących w Strefie Gazy. Minister Tvinnerheim podkreśliła, że obecny kryzys głodu w Gazie wynika z zamkniętych przejść granicznych i ograniczonego dostępu do pomocy humanitarnej. Wyraźnie zaznaczamy, że osoby potrzebujące mają prawo do pomocy humanitarnej, nawet w najgorszych warunkach wojennych. Organizacje humanitarne muszą mieć swobodny dostęp do ludności, a dostawy ratujące życie muszą być zagwarantowane. Jest to prawny obowiązek wszystkich stron konfliktu i ma kluczowe znaczenie dla przetrwania osób dotkniętych wojną, oświadczyła Anne Bitte Christiansen-Tvinnerheim. Światowy Program Żywnościowy w ramach projektu Zboże z Ukrainy dostarcza żywność m.in. do Nigerii, a w ostatnich tygodniach przygotowuje się do pomocy w Sudanie. W uznaniu za swoją działalność agencja została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla w 2020 roku. Producenci pomidorów z tureckiego Balikesir w dystrykcie Bandirma zorganizowali protest, maszerując w kierunku Ankary i blokując drogi traktorami. W ten sposób wyrazili sprzeciw wobec rosnących kosztów oraz niskim cenom skupu. Rolnicy z wioski Aksakal wyrazili frustrację z powodu niesprzedanych plonów i zaapelowali do Ministerstwa Rolnictwa o podjęcie działań w odpowiedzi na ich skargi. Producenci pomidorów wyrażają frustrację z powodu niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji, które skutkują niesprzedanymi plonami i poważnymi problemami finansowymi. W wydanym wspólnie oświadczeniu rolnicy skrytykowali błędne postrzeganie ich traktorów jako maszyn za $1 milion i wezwali do większego wsparcia dla krajowych nasion oraz lokalnej produkcji. Podkreślili również strategiczne znaczenie produkcji żywności, porównując ją do broni w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Rolnicy ogłosili, że będą kontynuować blokady dróg, dopóki nie spotkają się z ministrem rolnictwa, aby omówić problem niskich cen ich produktów. Choć protesty rolników w Turcji należą do rzadkości, obecna sytuacja przypomina protesty, które miały miejsce w krajach Unii na początku bieżącego roku. Być może mamy do czynienia z kolejnym punktem zapalnym, gdzie niezadowolenie producentów rolnych przerodzi się w krajowy bunt farmerów. Były minister rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Jan Krzysztof Ardanowski, podczas wywiadu opowiedział o swojej rozmowie z ówczesnym ministrem koordynatorem służb specjalnych, Mariuszem Kamińskim. Ardanowski, który w lipcu po 23 latach zrezygnował z członkostwa w partii, przyznał, że rozważał tę decyzję od dłuższego czasu. Podkreślił, że zauważył wiele mankamentów w partii, o których mówił już wcześniej, jeszcze zanim PiS przegrało wybory. Dodał, że Jarosław Kaczyński przestał być dla niego punktem odniesienia, a PiS zdaje się nie rozumieć zmian społecznych, ani nie potrafi dotrzeć do kluczowych grup, takich jak młodzież czy przedsiębiorcy. Dodatkowo zwrócił uwagę na to, że mówi się, że służby mogą mieć na niego jakieś kwity. Powiedział, że gdyby rzeczywiście takie istniały, już dawno byłby w więzieniu. Przytoczył również rozmowę z Mariuszem Kamińskim. Kamiński powiedział, bo na ciebie, kur, nic nie mamy. I to był dla niego największy problem, wspominał Ardanowski.
O tym, że są na mnie jakieś kwity. Jeżeli byłyby, to już dawno bym siedział w więzieniu. Kamiński kiedyś... Ale Pegasusa pan nawet miał u siebie w telefonie. Kamiński kiedyś... Swoi pana podsłuchiwali. Kiedyś Kamiński powiedział, że bo na ciebie, K, nic nie mamy. I to był największy... Tak się do pana zwrócił. Tak, to... Pana, członek pana ugrupowania? Tak, no, szef służb specjalnych. Kolega z partii. Tak, i to był dla niego największy problem. A w jakim to kontekście było powiedziane? Wyjaśnił, że rozmowa dotyczyła jego obrony wiceministra rolnictwa Tadeusza Romańczuka, wobec którego miał pełne przekonanie o jego uczciwości. Jak relacjonował, oczekiwano od niego, aby się od Romańczuka odwrócił. Ardanowski stanowczo powiedział wtedy Kamińskiemu: pokaż mi jakiekolwiek dokumenty, które wskazywałyby, że Romańczuk, wówczas senator PiS i wiceminister rolnictwa, jest nieuczciwy. Pokaż mi cokolwiek, a ja się od niego odwrócę. Jeśli nie masz nic, to uważam go za uczciwego człowieka. Miałem przestać bronić jednego z wiceministrów, którego uważam za człowieka absolutnie uczciwego, pana Romańczuka. Zresztą teraz wychodzą nowe dokumenty, niedawno artykuł w Interii się ukazał, pokazujący, jaki był zamach przy pomocy również służb specjalnych na spółdzielnię Bielmlek. Prywatny przedsiębiorca chciał to przejąć. Własność 900 rolników. Spółdzielnia to jest własność prywatna rolników. Ktoś chciał to przejąć, jedną z najlepszych spółdzielni z dobrym pomysłem na przyszłość. Suszarnia do serwatki była tam znakomitym pomysłem. A skoro rolnicy i prezes spółdzielni nie chcieli, no to trzeba było przeciwko nim rozkręcić aferę. I ja wtedy powiedziałem Kamińskiemu wprost: pokaż mi jakiekolwiek dokumenty, które by wskazywały, że prezes spółdzielni Romańczuk, który w tym czasie był senatorem Prawa i Sprawiedliwości i wiceministrem rolnictwa, ja go zaprosiłem do resortu, że jest człowiekiem nieuczciwym. Pokaż mi cokolwiek, ja się od niego odwrócę. Skoro nic nie masz, to ja go uważam za człowieka uczciwego. No to odpowiedź była taka: nie podskakuj, bo na ciebie K nic nie mamy, ale jak trzeba, to znajdziemy. To pokazuje, jakimi metodami... A dlaczego pan wtedy nie rzucił papierami? Wydawało mi się, że jestem jako minister rolnictwa w stanie jeszcze parę rzeczy dla rolników, dla rolnictwa zrobić. I zresztą odchodziłem jako jeden z nielicznych ministrów rolnictwa, przez rolników szanowany. Ardanowski dodał, że o całej sytuacji poinformował Jarosława Kaczyńskiego, zwracając uwagę na złą rolę, jaką odgrywają służby. Według jego relacji Kaczyński miał odpowiedzieć: muszę komuś ufać, ufam Kamińskiemu. A czy mówił pan prezesowi PiS-u o tym, jak się do pana odezwał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości? Tak. Wydaje mi się, że mu o tym mówiłem, również o pewnej roli, jaką służby odgrywają, złej roli. I jak zareagował? No ja muszę komuś ufać. Muszę komuś ufać. Ufam Kamińskiemu. Te słowa byłego ministra Kamińskiego są o tyle... No, wstrząsające nawet, można by chyba powiedzieć, że to oznacza, że szukał czegoś na pana. No tak myślę, ale widocznie nic nie znalazł. W połowie lipca bieżącego roku Tadeusz Romańczuk usłyszał zarzuty wielokrotnego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Zarzuty te są związane ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, głównie w kontekście podpisania umów z firmą Eskimos. Firma ta miała przeprowadzić interwencyjny skup 500 000 ton jabłek jesienią 2018 roku, jednak nie zrealizowała nawet połowy obietnicy. Dodatkowo Eskimos przez miesiące opóźniał wypłaty dla rolników i sadowników. Romańczuk twierdzi, że jest niewinny. Gospodarz z Solidarności Rolników Piotrków opowiedział o problemach z ASF-em i polityce rolnej w tym zakresie. Bo bardzo dużo się o tym mówi, chociażby ostatnia wypowiedź przed kilku dni ministra rolnictwa, który powiedział, że jeżeli by hodowla trzody chlewnej w Polsce była na poziomie sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat, to problemy ze zbożem byłyby w dużej mierze rozwiązane. No tak, tylko czemu minister mówi, że jeżeli by hodowla była na takim poziomie, to by były rozwiązane, a co w tym temacie się dzieje? I zacznijmy od tematyki ASF-u, bo to jest, jeżeli chodzi o hodowlę świń w Polsce, temat numer jeden. Więc ASF w tej chwili, można powiedzieć, że sobie hasa po Polsce, co trochę mamy nowe ognisko, setki, nawet tysiące świń są wybijane. No i walka z ASF-em według modelu, który jest wypracowany już od iluś lat, cały czas się toczy. ASF zdobywa coraz to nowe tereny, coraz więcej gospodarstw jest likwidowany przez ASF. No
i jest okej. Czyli jest dobrze, czy jest źle? No, można powiedzieć, że jest bardzo źle. Bo nie zmieniamy podejścia do ASF-u, nie zmienia się polityka rolna, jeżeli chodzi o ASF, nie zmienia się sposób zwalczania tej choroby. I dlatego jest w tej naszej branży no naprawdę źle. Hodowca opowiedział też o działaniach Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Zwróćmy uwagę to, co się dzieje w resorcie ochrony środowiska i klimatu. Mamy takiego też młodego, ambitnego, energicznego ministra z naszego województwa, pana Dorożałę, który mówi, że myśliwi tyle strzelali do tych dzików, że to jest barbarzyństwo. Oni nie powinni tego robić tak, bo oni ich wystrzelają wszystkich. A guzik prawda, jakby minister wyjechał w teren i zobaczył na przykład, co się dzieje na polach, w naszym terenie, na łąkach, to by się prawdopodobnie za głowę złapał, tylko on musi wyjechać z tego swojego ministerstwa, przejechać się w teren i wtedy będzie wiedział, o czym mówi, a tak to siedzi za tym biurku i tak naprawdę wie, co się dzieje. Jeżeli nie doprowadzimy do tego, że zredukujemy tą populację dzika, nie ma mowy o tym, żeby nastąpiły jakiekolwiek postępy, jeżeli chodzi o zwalczanie ASF-u. I tutaj pan wiceminister Dorożała to niech się zajmie tak naprawdę pracą, a nie robi sobie jakieś tam happeningi, opowiada dziwne rzeczy, które są oderwane od rzeczywistości. Chce zdobyć popularność, to niech się wykaże jakimiś skutecznymi działaniami. Jeżeli chce na przykład chronić środowisko, tak naprawdę i mieć wpływ na to, co się dzieje na przykład w mojej, w naszych Chlewniach, to ja mam pytanie do pana ministra, co zrobił w temacie jaskółek, które mogłyby być w tym obiekcie, mogłyby zwalczać muchy, nie trzeba byłoby stosować chemii, a czy on w ogóle wie, że tutaj jakikolwiek problem jest? Te siatki, które są w oknach, one niewiele wnoszą, jeżeli chodzi o tą bioasekurację, a utrudniają tym ptaszkom wlatywanie, zakładanie gniazd i niszczenie tych owadów, które tu są. Następnie hodowca odniósł się do wypowiedzi wiceministra rolnictwa. Ostatnio słyszeliśmy wypowiedź jednego z wiceministrów, który mówi, że prace nad programem odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce nie będą kontynuowane. No i tutaj są takie sprzeczności. Minister mówi, że jeżeli by pogłowie w Polsce było na wysokim poziomie, to by było, to jest dobry kierunek. A wiceminister mówi, nie pracujemy już nad programem odbudowy pogłowia trzody chlewnej i jest wszystko okej. No niekoniecznie jest okej, bo jak chcemy to tą hodowlę odbudowywać, no to ministerstwo powinno na tym pracować. No ale ogłosiło, że nie będzie. Czemu? Też nie wiemy. Mamy też kolejnego wiceministra rolnictwa, który mówi, że trzeba zredukować populację dzika, trzeba walczyć z ASF-em i tak dalej, i tak dalej. I ja powiem państwu tak. Z tych informacji, które są w mediach, odnosimy taki wniosek, że ci politycy, ci ministrowie, wiceministrowie, oni ciągle są na kampanii wyborczej, bo oni ciągle mówią, że to trzeba zrobić. A przez ileś miesięcy co oni zrobili? Przecież to, że wiceminister mówi, że trzeba ograniczyć populację dzika, jest bardzo w porządku. Ale nam nie chodzi o to, żeby on mówił to, co trzeba zrobić, tylko niech on powie, jak on do tego chce dojść. Także panowie wiceministrowie, panowie ministrowie, wy mówcie, co chcecie, co robicie, albo jak, w jaki sposób chcecie osiągnąć cel, a nie rzucajcie tymi hasłami. Kampania wyborcza dawno się skończyła, weźcie się faktycznie do pracy, posłuchajcie, co mówi środowisko rolnicze. Jest nadzieja dla rolników z województwa świętokrzyskiego, którzy nie zdołali zebrać swoich plonów z powodu nawałnic. Rolnicy ze Śląska zaangażowali się w zbiórkę zbóż i przekazali część swoich zbiorów poszkodowanym kolegom. Rolnicy z województwa świętokrzyskiego wyrazili ogromną wdzięczność darczyńcom za otrzymane wsparcie. Na Facebooku Śląskiej Izby Rolniczej pojawiło się podziękowanie.
Serdecznie dziękujemy przyjaciołom ze Śląskiej Izby Rolniczej oraz wszystkim darczyńcom z województwa śląskiego za natychmiastową reakcję oraz pomoc w postaci zboża, głównie przeznaczonego pod jesienne zasiewy, którą 12 sierpnia otrzymali poszkodowani rolnicy z gminy Nagłowice. Mimo wdzięczności za dotychczasowe wsparcie, rolnicy z województwa świętokrzyskiego nadal apelują o pomoc. Prowadzą zbiórkę zbóż dla rolników z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego. Zbiórka trwa również w gminie Nagłowice. Problem niedożywienia i głodu dotyczy także Polski, mimo powszechnego przekonania, że jest to kwestia tylko krajów globalnego południa. Badania Federacji Banków Żywności z 2022 roku pokazują, że o pomoc zwraca się do nich prawie 1,5 miliona Polek i Polaków. Mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, dyrektorka programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej w Instytucie Spraw Publicznych oraz ekspertka Koalicji Klimatycznej. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice samodzielnie wychowujący dzieci. Należy zwrócić uwagę nie tylko na rosnące trudności związane z zakupem żywności z powodu wzrostu cen, ale także na problem złej jakości żywności, którą często kupujemy. Jest ona wysoko przetworzona, co prowadzi w Polsce do otyłości i problemów zdrowotnych takich jak anemia, cukrzyca czy choroby nowotworowe, dodaje dr Sobiesiak-Pęszko. Według raportu Federacji Polskich Banków Żywności Niedożywienie i głód w Polsce, opublikowanego pod koniec zeszłego roku, sytuacja ekonomiczna prawie 78% osób ubogich, korzystających z bezpłatnej żywności od organizacji charytatywnych, pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. W wyniku inflacji 6 na 10 osób z tej grupy zmuszone było zaciągać długi, aby samodzielnie zakupić jedzenie. Tylko co czwarta osoba z tej grupy mogła codziennie pozwolić sobie na pełny, ciepły posiłek. Badanie ujawnia, że 19% osób często odczuwa głód, 56% regularnie, a aż 80% doświadczyło głodu przynajmniej raz w ciągu roku. Głód definiowany jest jako stan, w którym organizm nie otrzymuje niezbędnego pożywienia, podczas gdy niedożywienie oznacza długotrwałe spożywanie mniejszej ilości pokarmu lub pokarmu o obniżonej jakości, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Około 396 tysięcy dzieci i blisko 290 tysięcy seniorów w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Jak podkreśla ekspertka, polski system bezpieczeństwa żywnościowego można oceniać z różnych perspektyw, z których każda ujawnia pewne problemy. Z perspektywy rolników poważnym problemem jest ich słaba pozycja względem handlu i przetwórstwa. Proponowane stawki często nie pokrywają kosztów produkcji, co prowadzi do trudnej sytuacji finansowej. Jak zauważa dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, może to skutkować rezygnacją części rolników z prowadzenia działalności, gdyż mają oni poważne trudności z utrzymaniem się z tej pracy. Rolnicy borykają się z rosnącymi kosztami, nieprzewidywalnością i niestabilnością cen produktów rolnych. Kryzys zbożowy i napływ produktów rolnych z Ukrainy dodatkowo pogłębiają te problemy. Według raportu 36% badanych gospodarstw rolnych oceniło swoją sytuację finansową jako złą lub bardzo złą, co oznacza, że środki często lub czasami nie wystarczają na potrzeby gospodarstwa. Zysk za 2022 rok odnotowało jedynie około 1/3 badanych rolników, a ponad połowa miała stratę lub osiągnęła bilans zerowy. 42% badanych uznało, że utrzymanie rodziny z dwójką, trójką dzieci wyłącznie z działalności rolniczej jest niemożliwe, a kolejne 43% wskazało, że mogą z tym wystąpić trudności. W odpowiedzi na te wyzwania coraz więcej rolników podejmuje stałą lub dorywczą pracę zarobkową poza rolnictwem. Aż 80% badanych zadeklarowało taką dodatkową pracę, z czego 44% wykonuje ją na stałe. Ekspertka z Instytutu Spraw Publicznych wskazuje na poważne problemy związane z marnotrawieniem żywności w gospodarstwach domowych, gdzie znaczna część jedzenia jest wyrzucana. Dodatkowo zauważa, że w rolnictwie rośnie użycie środków chemicznych i pestycydów. Im więcej tych substancji jest stosowanych, tym gorsza jakość środowiska i gleby, co z kolei wymusza użycie ich w coraz większej ilości. To prowadzi do zatrucia wód, wyjałowienia gleby i wpływa negatywnie na zyski rolników. Sobiesiak-Pęszko podkreśla, że konsumenci mają ograniczoną wiedzę o produkcji żywności oraz o trudnej sytuacji rolników. Dowodem na to są ostatnie protesty rolnicze w Polsce i w całej Europie, które odzwierciedlają rosnące napięcia i niezadowolenie w tej dziedzinie.
Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o rosnącym niezadowoleniu rolników w całej Europie. Czy problemy tureckich rolników przełożą się na kolejne masowe protesty? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.